Jest jedno bardzo proste pytanie, które już ukierunkuje nas, konsumentów, do tego, czy rozmawiamy z profesjonalistą, który najprawdopodobniej zajmuje się dobrą kawą, czy jest to przypadkowa osoba. Jeżeli zadamy pytanie, jakie. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Tak jak dobra kawa może pachnieć choćby skórą, tytoniem i wiciokrzewem i to naraz, tak samo miłość jest mieszanką wielu uczuć, Zauroczenia, idealizacji, czułości, pożądania, pragnienia ochrony i bycia chronionym, chęci zniewolenia, braterstwa, przyjaźni, podziwu i estetycznej satysfakcji oraz tysięcy innych. Antony Capella, ulotny urok kawy. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Lepiej Teraz. A to, co przeczytałem, to jest fragment książki opisujący doznania poety który u schyłku wiktoriańskiej Anglii zostaje zatrudniony do tworzenia przewodnika po aromatach kawy. Zapraszam do lektury ulotny urok kawy Antony Capella. No a o kawie nie da się opowiedzieć w jednej książce według mnie i na pewno nie w jednym podcaście, nie w jednym wywiadzie. Jednak dzisiejszy odcinek powstał na waszą prośbę, tak moi drodzy, ponieważ niektórzy z Was śledzą moje Insta Stories na profilu instagramowym podcast Lepiej Teraz. Wrzucam wydarzenia z mojego życia i między innymi moje odwiedziny w palarni kawy i Taką palarnię kawy odwiedziłem po raz kolejny, po to, żeby nagrać wywiad z Marcinem Zalewskim, moim gościem dzisiejszego podcastu. I wspólnie z Marcinem podejmiemy się zadania stworzenia odcinka, po którego wysłuchaniu będziecie nie tylko widzieli znacznie więcej o kawie, ale otrzymacie wiedzę no i narzędzia, które pozwolą Wam zaskoczyć niejednego baristę. Nie mówiąc już o znajomych, bliskich, których zapraszacie na kawę. A być może też zabuśniecie w towarzystwie lub w czasie jakiegoś spotkania biznesowego. Warto, naprawdę warto posłuchać ten odcinek, żeby choćby dla tej wiedzy i możliwości wykorzystania tej wiedzy w różnych kontaktach, między innymi właśnie biznesowych. Dzisiejszy gość, Marcin Zalewski, jest nie tylko baristą, ekspertem i pasjonatem kawy, ale też współtworzyć projekty kawowe, biznesowe. Pierwszy to jest mobilny barista, firma, która zajmuje się eventami kawowymi, pokazami, szkoleniami baristów. Drugi to kawiarnie, już prawie sieć kawiarni White Bear Coffee. No a trzeci to palarnia kawy The White Bear Coffee Roasters i showroom ze sprzętem do parzenia kawy. Słuchajcie do końca tego odcinka, bo Marcin ma też dla Was prezent za darmo. Nie ma <grytania> dla pierwszych czterech osób, które zareagują w jakiś tam sposób, ale dowiecie się tego na końcu odcinka. No ale zanim wysłuchacie naszej rozmowy, zapraszam Was tradycyjnie do Polucko pieniądzach. Tam już czekają na Was dwa odcinki pierwszy solowy, który nagrałem o szwedzkim podejściu do pieniędzy lagom, a drugi z Piotrem Minkiną z General Investment Steffi, z, z którym rozmawiam o inwestowaniu w złoto. No i jeśli chodzi o ogłoszenia, to chciałbym wam powiedzieć, że w dalszym ciągu otrzymuję listy od was już teraz Codziennie, no ale niektóre z tych listów są też zaproszeniami, ponieważ wystosowałem apel do was, do chętnych, którzy chcą, żebym w waszym mieście zorganizował Meetup. Lepiej teraz, tak jak zorganizowałem go w grudniu w Rzeszowie, półtora miesiąca temu, było was 30 osób, no a tym razem napisał do mnie Szymon Skielc i cytuję: Jestem pana słuchaczem i bardzo mi się podoba pana podejście do różnych tematów. W jednym podcaście mówił Pan o możliwości stworzenia wydarzenia, na którym jest możliwe Pana wystąpienie. Mam takie miejsce w Kielcach. Jest to nowa przestrzeń coworkingowa skupiająca już kilka firm, m.in. Uber Eats. Chciałbym zaprosić Pana do Kielc. Bardzo dziękuję Szymonowi, pozdrawiam go serdecznie. No i moi drodzy, kto z Was jest z Kielc, chciałbym pomóc Szymonowi przy organizacji takiego eventu lub przejść. piście proszę do mnie na maila, na kontakt małpa. Lepiejteraz.pl i przekażę ten kontakt Szymonowi. I wspólnie być może zorganizujemy taki event właśnie w Kielcach. Wszystko zależy od Waszej frekwencji i zainteresowania. Tyle z ogłoszeń na dziś. No a teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Zalewskim. Chyba wszystko o kawie. Zapraszam. Cześć Marcin. Witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Lepiej Teraz. Dziękuję też za zaproszenie w to takie dość interesujące miejsce, jakim jest palarnia. Tak, jesteśmy w palarni kawy. Palarnia kawy The White Bear Coffee Roasters, palarnia rzemieślnicza, czyli tutaj byłeś już u nas chwilkę wcześniej. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie. Kawa, z to, Jaka to kawa jest? Pijemy kawę z Hondurasu. Kawa przygotowana metodą filtr, parzenia filtrowaną. Jest to sposób, drip. Pewnie wiele osób, którzy, który pije kawę, Filtrowaną, wie jaka to metoda, jeżeli nie, to dzisiaj na pewno o tym powiemy. Super. Słuchaj, bardzo, bardzo podoba mi się ten wystrój. Dziękuję jeszcze Czyli raz. jeszcze nie miałeś możliwości przeprowadzania nie. takiego wywiadu w nie. nie, w ogóle w miejscu, w miejscu pracy nie zdarzyło mi się czyimś miejscu pracy lub prowadzeniu biznesu, przeprowadzać wywiad. Bardzo mi się to podoba. To takie ja trochę się czuję jak reporter taki radiowy. Słuchaj, mamy ambitny plan, bo myślę o tytule do tego odcinka. Wszystko, co warto wiedzieć o kawie. Nie wiem, czy nam się uda w godzinę, na pewno nie. Będzie Ale na pewno bardzo trudno. Postaram się jak najwięcej przekazać dzisiaj informacji o kawie i wszystkiego dookoła o kawie. Marcin, kim jesteś? Co robisz na co dzień dla osób, które... Ciebie nie znają. Jak mógłbyś się przedstawić? Myślę, że powinienem powiedzieć, że jestem baristą, bo praca z kawą to przede wszystkim pasja. Ta pasja przerodziła się w zawód, a później w biznes. Mam wielką przyjemność uczestniczenia i bycia właścicielem trzech firm. Wszystkie są oczywiście związane z kawą. Pierwsza firma to firma eventowa, gdzie na różnego rodzaju konferencjach, eventach, targach, mamy takie mobilne kawiarnie. Druga firma jest to palarnia kawy, w której właśnie tutaj jakby siedzimy. I trzecia firma jest to sieć kawiarni, którą właśnie tworzymy. W stoku otwiera się właśnie druga lokalizacja. Po tej lokalizacji otwieramy następne w Polsce. Jak się nazywają te kawiarnie? The White Bear, Coffee. White Bear Coffee. Jesteś częstym gościem, bardzo się z tego cieszymy, lubimy i tam mieliśmy przyjemność się poznać. Przyznam ci się, że szukałem kawiarni, bo kawiarnia kojarzy mi się z kreatywnością, z kreatywną pracą. Wiadomo, jako freelancer nie potrzebuję miejsca do pracy. W domu nie warto pracować, według mnie, bo dom powinien kojarzyć się z odpoczynkiem nie ze stresem związanym z pracą, nie z, nie z pracą generalnie. Praca to praca, dom to dom, fajnie to rozdzielić. I zawsze mieszkając w Warszawie, pracowałem w kawiarniach, szczególnie w sieci znanej Green Café Nero, bo ma wygodne fotele i ma tak przystosowane te biurka, biurka już nazywam to biurkami, widzisz, a oni to po prostu postawili stoliki, okay. które są skierowane w kierunku na przykład witryny, Czyli patrzę na przechodniów na ulicy, a nie na drugą osobę. Są kontakty, jest WiFi fi działające, wszystko jest tak zrobione jak dla freelancera praktycznie, jakby biuro darmowe. I to mi się bardzo spodobało. Kiedy przeprowadziłem się do Białegostoku, szukałem kawiarni przyznam Ci się, że byłem w różnych, nie wymienię nazw, ale dopiero kiedy pojawiło się White Bear Coffee, to stwierdziłem, o, to jest to miejsce w Którą chcę przybywać. Bardzo się cieszymy, jest nam miło. Mam przyjemność e, razem ze swoimi wspólnikami tworzyć e, to miejsce. E, Sieć otwierać, słyszałem, że druga, druga powstała. Tak, jest to przede wszystkim koncept sieciowy, e, czyli pierwsza kawiarnia to to jest jakby projekt pilotażowy, druga kawiarnia jest to miejsce, w którym wyciągnęliśmy już swoje pierwsze wnioski e, po pół roku. No i trzy kolejne miejsca, tu jeszcze nie chciałbym zdradzać, gdzie, czekają tak naprawdę na nasze zielone światło i ruszamy w Polskę. Więc takie, takie miejsca już są. My chcielibyśmy być w 100% gotowy, gotowi jakby na sprzedaż, bo najważniejsze jest nam to, aby właśnie goście przechodzący do naszego lokalu czuli się tam dobrze. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałeś o sobie, o której ja wiem, zacząłeś pisać bloga o kawie czy o prowadzeniu biznesu kawowego. O czym to jest? Jest to blog poświęcony relacjom. Relacjom między osobami przychodzącymi do nas, do kawiarni, relacją między baristami i relacją między właścicielami. Bardzo lubię obserwować ludzi pracujących w gastronomii. Sam jestem z zawodu kelnerem, później tak naprawdę studia, mimo że niedokończone, ale w tym kierunku. Lubię obserwować ludzi, ludzie, lubię wyciągać wnioski, bo dzisiaj wiem, że tak naprawdę osoby, Pracujące w danym miejscu, to one prowadzą ten biznes. My możemy mieć super koncept, możemy mieć świetne fotele, możemy mieć super produkt, ale atmosferę, tak naprawdę, miejsca tworzą relacje między pracownikami i właścicielami, a jakby gośćmi, a właśnie baristami. I jest to coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego. No, przeczytałem parę tych artykułów, widziałem, że tam piszesz właśnie o, o tym, jak. Jak sprawić, żeby pracownicy, chociażby kawiarni, czuli się dobrze w swojej pracy? Wiele osób nie zwraca na to uwagi, a jeżeli zwraca, to może nie w, w tak dużym stopniu, jak się powinno. Bo dzisiaj, tak jak wspomniałem, myślimy o tym, żeby było dobrze dla naszych gości ale kiedyś wyczytałem coś takiego, że trzeba zająć się swoimi pracownikami, to oni sprawią, że Twoi tak naprawdę potencjalni klienci będą czuli się dobrze i będą zostawiali u Ciebie pieniądze. Dla mnie kawiarnia jest to miejsce, w którym ludzie odpoczywają, w którym miło spędzają czas, w którym my nie możemy im w tym po prostu przeszkadzać. Produkt w postaci kawy, produkt w postaci kanapek, ciastek, to wszystko można dopracować i można, tak jak duże na przykład sieci, Sprawić, aby konkretna grupa ludzi docelowa trafiła na ten konkretny produkt. Atmosfery miejsca, e, za jakby chęci współpracy z baristami, e, nie da się tego o tak od miejsca zrobić. To jest proces, nad którym my bardzo mocno pracujemy i widzimy jego efekty. Co, o tym na pewno z Tobą chciałem porozmawiać, ale chyba nie w tym podcaście. To się nadaje na konkretny, oddzielny w ogóle podcast. Jestem do dyspozycji. Podaj tylko Będziemy jeszcze nazwę tego swojego bloga, żeby słuchacze mogli go znaleźć: PolartniaDeWightBearblogpost.com. Okej. Okay. Czym się kiedyś zajmowałeś? Mówiłeś, że pracowałeś jako barista? Czy jako czy moja przygoda z gastronomią rozpoczęła się jako praca kelnera, bo taki zawód technikum gastronomiczne, jeszcze w trakcie technikum tak naprawdę już pracowałem w różnych miejscach. No i później w moim przypadku jest taka ciekawa historia, bo ja do 18 roku życia, czyli praktycznie do swojej pierwszej pracy, bardzo nie lubiłem się z kawą. Kawa nie lubiła mnie, ja nie lubiłem kawy. Dlaczego? mi strasznie jej zapach. W smaku próbowałem ją może dwukrotnie, ale dzisiaj z perspektywy pracy z sensoryką, pracy jakby z kawą, wiem, moi rodzice pili taką bardzo znaną żółtą komercyjną kawę. Tak, widzę, to jest taka kawa, pewnie każdy w domu, wiele osób ją w domu jakby ma, no i mi to strasznie przeszkadzało. Dzisiaj wiem, że była to kawa niskiej jakości, czyli z moją sensoryką jest bardzo dobrze i częściej z tego powodu. Zostałem, jako pracując jako kelner, zostałem wysłany na pierwsze szkolenie kawowe. Gdzie tam tak naprawdę dowiedziałem się, co to, co to jest kawa, że ona ma różne smaki, jakby i aromaty. I nie ukrywam, że od tego dnia praca kelnera przerodziła się w szukanie wiedzy o kawie. No i później praca jako baristy. I od tej chwili, tak jak wspomniałem, z czegoś, co bardzo mi nie leżało, dzisiaj jest elementem mojego życia, pasji i przede wszystkim biznesu. No dobrze. Skąd pomysł na taki biznes, żeby wejść, robić coś z kawą zawodowo, biznesowo? To był przypadek, bo tak naprawdę na pierwszą firmę pomysł został wynaleziony przez jedną z osób, które przyszło. Do kawiarni i zapytała się, czy tak naprawdę nie można zrobić takiego baru kawowego, takiej kawiarni u niej na weselu. No i się okazało, że udało się. Później zostało to gdzieś tam zostawione. Po pewnym czasie wróciliśmy do tematu. No i, 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 i co? I ruszyło. Później, po pewnym czasie, pierwsza duża firma zdecydowała się na współpracę z nami, i od tego tak naprawdę zaczęła się cała jakby przygoda eventowa. Po po Jakichś czterech latach pracy na eventach zaczęliśmy, zrobiliśmy kawę pod własnym brandem. Byliśmy dystrybutorem kawowym, przerobiliśmy nasz biznes w sprzedaż kawy. Dołączyliśmy do tego ekspresy, dołączyliśmy do tego wszystkie akcesoria związane jakby z kawą. Powoli się to rozwijało. Jak doszliśmy już do takiego pewnego poziomu sprzedaży przekalkulowanego, wiedzieliśmy, że jeżeli otworzymy od, od pewnej kwoty sprzedanej, od pewnej ilości sprzedanej kawy, Zaczyna się opłacać mieć własny, własny tak naprawdę własną palarnię. No i tutaj trzeba postanowiliśmy, że tą palarnię jakby otwieramy, no i za palarnią bardzo szybko przyszli nasi wspólnicy, nowi wspólnicy i wymyśliliśmy pomysł na kawiarnię. I tak to wszystko idzie. Mhm. Rozumiem, że masz tu myśli wspólników, którzy mają sieć koku sushi, tak? Tak, jak najbardziej. Znana w Polsce sieć suszy. Największa w ogóle sieć suszy w Polsce. Ze swoim wspólnikiem, jakby Łukaszem, prowadzimy właśnie firmę eventową i palarnię. A dodatkowo i w palarni, i właśnie w sieci kawiarni Ula, Mariusz i Piotr wspierają nas i bardzo dużo od nich się uczymy. Dużo podpatrujemy, widzimy świetne jakby rozwiązania. My jesteśmy bardziej od strefy kawiarni i pilnowania właśnie tej takiej jakości produktu. Kokusushi pokazuje nam bardzo mocno, jak warto prowadzić jakby biznes i wspólnymi siłami, wspólnymi wymieniami, jakby wymianą zdań. No jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby, żeby ta sieć powstała i bardzo prężnie działała. Jak lubisz kawę? Dobrą. To takie bardzo fajne dla nas baristów, to jest bardzo fajna rzecz, bo wiele osób do nas przychodzi i się pyta, jaką kawę by pan polecił, która kawa jest dobra. Nie ma czegoś takiego. Kawa jest najbardziej rozłożystym produktem sensorycznym na świecie. Około tysiąca smaków i aromatów. Chyba jak wino? Wino ma około 500. Czyli jeżeli mówimy o tym, że odczuwamy różne smaki w winie, to weźcie pod uwagę to, że kawa jest niezwykle rozłożysta sensorycznie. My na takich kapingach, o których pewnie za chwilkę jakby porozmawiamy, e, siorbi siorbiąc sobie kawę, mówimy, o, tu czuję orzech e, makadamia, a ja tu włoski, a ja nerkowiec i ktoś jakby z boku tak naprawdę stał i się na to patrzył, myślałby, że wariaci. Takie rzeczy sensoryka, czyli nauka właśnie e, pozwalająca nam odczuwać różnego rodzaju smaki i aromaty, e, nie tylko w winie, ale w każdym jakby produkcie. Jak każda inna nauka, trzeba się tego uczyć. E, tam naprawdę da się to wyczuć, tylko trzeba tak naprawdę wiedzieć gdzie szukać. Beczka, kuter rybacki, XVI wiek coś tam... M, jeszcze mówimy, że jest to na przykład trzecie piętro, mieszkanie numer 8 i tak wiemy skąd to wszystko powstaje. <głos <głos00> dobrze. okej, okay, dobrze. A jak się pije kawę poprawnie? Czy jest w ogóle coś takiego jak poprawne picie kawy? Czy ja przede wszystkim w rozmowie o kawie zacząłbym od tego, żeby świadomie wybierać kawę. Co to znaczy świadomie? Dzisiaj na polskim rynku mamy naprawdę bardzo dużo miejsc, które mogą pomóc nauczyć się pić kawę. Ja też to troszeczkę dziwnie brzmi, no bo 30 -kilkolatek będzie mówił dla dorosłych osób jak pić kawę, ale widzimy dzięki kontaktowi właśnie z takimi osobami na różnego rodzaju prezentacjach, kapingach i szkoleniach. Widzimy, jak ktoś pił kawę przez wiele lat, a nagle się okazuje, że można inaczej. I ci ludzie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Jak tak naprawdę pić kawę? Kawę warto myśleć o jej parzeniu bo każda metoda mamy kilka metod tak naprawdę dostępnych jakby na rynku są to jedne metody przelewowe są to ekspresy ciśnieniowe i są to ekspresy automatyczne każda z tych metod daje nam inny efekt my najpierw musimy tak naprawdę zastanowić się nad tym czego od kawy oczekujemy jeżeli będziemy wiedzieli że chcemy mieć bardziej herbaciane napary wybierzemy sobie tak jak teraz pijemy kawę filtrowaną jeżeli będziemy chcieli bardziej skoncentrowane napary bardziej takie mięsiste, wybierzemy na pewno espresso i ekspres jakby ciśnieniowy. Jeżeli będziemy chcieli wygodę, no wybierzemy ekspres automatyczny, który stoi w biurach i w wielu miejscach jakby w domu. Jeżeli już określimy sobie, czego oczekujemy od kawy, to wtedy możemy powiedzieć, jak ją pić. Pewnie miałeś przyjemność podczas i cupingu, i wielokrotnie ja w różnych miejscach, w kawiarniach robię to troszeczkę ciszej, no ale bariści siorbią kawę. Dlaczego siorbią? Siorbią po to, aby napowietrzyć, tak naprawdę, napar, który znajduje się w naszych ustach, i dzięki temu uwalniają się różnego rodzaju aromaty, bo w ustach odczuwamy pięć podstawowych smaków, czyli słodki, słony, gorzki, kwaśny, piąty test umami. To jest, na przykład, surowe mięso, grzyby, a tak naprawdę aromaty. Reszta tych aromatów znajduje się w naszym nosie. Jak napowietrzymy nasz napar, on trafia w postaci aerozolu do naszego jakby nosa, i tam jesteśmy w stanie dopiero odczuwać właśnie aromaty. Dobrze. a Ile powinniśmy wiedzieć? No... Na temat rodzajów kawy, jakie są rodzaje kawy. Ja słyszałam, że jest arabika i jest robusta. Tak, no gatunku, jakby samych rodzajów gatunków kawy jest e, znacznie więcej. Te e, arabika e, i robusta to są dwa główne. Trzeci na przykład gatunek kawy, czyli Liberika, to jest około 1% w skali jakby świata, więc resztę to już są bardzo duże, jakby łamki. Jak, jak, jak się... Liberika. Liberica. Tak, czyli jakby raczej niedostępna. E, Gdzie to rośnie? E, w wielu miejscach, począwszy od Ameryki jakby po, południowej przez Afryka pewnie. M, Afryka może mniej, bardziej właśnie Indonezja, Wietnam, tam możemy też jakby to spotkać, ale ja tu bardziej bym się skupił na tych, dwóch, na tych dwóch gatunkach. Mamy arabikę, która jest bardziej szlachetna, która jest bardziej czysta w smaku, która rośnie na wyższych wysokościach, co za tym idzie, daje dużo przyjemniejsze napary. Mamy też robustę, która jest bardziej goryczkowa w smaku, która jest troszeczkę cięższa. Wielokrotnie robusta jest taką domieszką do arabiki, tworząc różnego rodzaju jakby blendy. Nie możemy, wiele osób, powiedzmy przez ostatnie 5 lat, było mocno my jako bariści i, i, i różne firmy, mówiły o tym, że pijmy arabikę, bo ona jest dużo bardziej jakby szlachetna. Zgadzam się w tym jak najbardziej, ale też nie skreślajmy robusty, ponieważ robusta, wielokrotnie jest taką domieszką. Jeżeli też mówimy o tym, że mamy robustę coraz, coraz częściej selekcjonowaną i coraz częściej świadomie tak naprawdę e, hodowaną, to też, e, to, też, to, te, to też właśnie bardzo będzie mocno wpływało jakby na smak. E, ostatnio z jednym gdzieś tam wywiadów e, Konrad Oleksak, bardzo znana osoba w postaci e, w, w, w kawowym świecie, e, właśnie opowiadał, że m, z racji tego, że klimat bardzo mocno się zmienia, coraz więcej plant Pracuje nad tym, aby połączyć Arabikę z robustą jako gatunek kawowca, on będzie troszeczkę mniej właśnie narażony na różnego rodzaju klimaty... zmiany, klimatyczne. zmiany klimatyczne, i to już dzisiaj nastaje. Tak? Takie rzeczy się dzieją i ta robusta będzie coraz bardziej świadomym, świadomie uprawianą jakby kawą, ale pamiętajcie o tym, że dzisiaj, jeżeli chcecie się napić do, takiej dobrej kawy, to, to, to dla mnie jest bardzo zawsze się uśmiecham przy tym, jakby słowie, to wybierajcie mimo wszystko jednak arabikę. Od czego zależy jakość i smak? Czy tylko od, właśnie od gatunku kawy? To jest duży proces. Pierwsza rzecz musimy sobie powiedzieć o tym, że kawa to owoc. Dzięki temu, że kawa to owoc, ona ma w sobie różnego rodzaju smaki i aromaty. I teraz, takim pierwszym elementem, którym, skąd w ogóle pochodzi jakby smak kawy, to jest miejsce pochodzenia. Czyli w zależności od tego, gdzie kawa rośnie, Dostaje zupełnie inne nasłonecznienie, wilgotność, klimat, tak zwane terua. Dzięki temu terua nasze drzewka się kawowe się rozwijają, i później ta wiśnia kawowa, tak jak my to nazywamy, czyli ten owoc jakby kawy ma w sobie różny smak. To troszeczkę moglibyśmy to porównać do tego, jeżeli dzisiaj jesteśmy w, w Białym Stoku, to papierówka z Białego Stoku, a papierówka tak naprawdę nawet niech będzie z krakowa, mimo tego, że papierówka ona będzie różnie smakowała, tak? A to, 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 to dlaczego? Bo mamy inny po prostu, już mamy inny klimat, czyli miejsce pochodzenia. To jest takby pierwszy bardzo ważny element. Później musimy sobie powiedzieć o metodzie zbioru, e, musimy sobie powiedzieć o obróbce, czyli wydoby, wydobywaniu tak naprawdę tego ziarenka e, właśnie kawy z, z miąszu. E, następnym bardzo ważnym elementem jest transport. E, kolejnym elementem, o którym który wpływa mocno na smakowanie kawy, to będzie na pewno wypalanie, czyli zielone ziarno, które trafia już bezpośrednio do nas do palarni, wypalamy je i dzięki wypaleniu mamy Określony profil smakowy. Kawy, które będą jaśniej wypalone, będą miały w sobie więcej takich kwasowo-owocowych, przyjemnych, soczystych, jakby nut. Kawy, które będą wypalone troszeczkę ciemniej, zawsze będą dużo bardziej cięższe i dużo bardziej goryczkowo. Ja przy okazji tutaj chciałbym wspomnieć o tym słowie kwasowości i tego, jak bardzo Polacy boją się słowa kwasowy. Jak ktoś mówi, że czuje jakkolwiek kwasowość w kawie, to od razu mówi, że kawa jest niedobra. Tutaj pewnie będzie uda nam się tak naprawdę później tym chwilkę porozmawiać. Kawa musi mieć sobie kwasowość, aby mieć jakby balans. No i takim ostatnim elementem, który wpływa nam na smak kawy, na pewno jest zaparzenie co to oznacza? Czyli jeżeli mamy zaparzenie, a zaparzenie bardzo mocno wpływa nam na smak, jedna kawa, która jest wybrana, wybieramy sobie jedną kawę i tą samą kawę zaparzając na przykład metodą, metodą przelewową, czyli drip, to co my pijemy, później na przykład w ekspresie automatycznym, w ekspresie ciśnieniowym, to będą trzy zupełnie inne kawy. Więc my dzisiaj musimy wziąć pod uwagę to, że oceniając kawę pod względem jej jakby jakości w ogóle jakby smaku Weźmy pod uwagę to, że to zazwyczaj my, czyli jako osoby, które są, finalnie mają możliwość pracowania jakby z kawą, czy to w domu, czy to jakby bariści, wpływają bardzo mocno jakby na końcowy efekt, czyli smak. Jeżeli któryś z tych elementów, o którym powiedziałem, będą tak naprawdę negatywnie wpływały albo gdzieś pójdzie coś w tym nie tak, to nie będziemy mieli finalnie dobrego produktu w filiżance. Słyszałem, że właśnie woda może zepsuć smak całkowicie. Woda może zepsuć, woda może popsuć, woda może tak naprawdę spowodować to, że ktoś będzie mówił, że kawa jest smaczna albo niesmaczna. Mało kto wie, że 90%, ponad nawet 90% jakby kawy to woda. Zróbcie sobie taki bardzo fajny eksperyment, nawet pijąc swoją ulubioną kawę w domu. Wybierzcie sobie trzy różne wody na swojej kawie, czy będziecie wlewali to do ekspresu automatycznego, czy w ogóle zalejecie to bezpośrednio do szklanki czy do french pressu, takiego jakby urządzenia, zobaczycie, że każda kawa na innej wodzie będzie zupełnie inaczej smakowała. My jako bariści wiem, że to ktoś może pomyśleć sobie, że no, mają jakiegoś hopla, tworzymy wodę czyli dodajemy odpowiednie minerały do na przykład wody destylowanej, aby tak naprawdę uwypuklić pewne smaki i aromaty z danej kawy. Tylko nie chciałbym dzisiaj, my mówimy sobie o kawie speciality coffee, czyli kawie jakby najwyższej jakości, którą promujemy, która tak naprawdę chcielibyśmy, żeby gościła i w domach, w biurach i szczególnie jakby w restauracjach jakby i kawiarniach, ale nie chci, ja, chciałbym powiedzieć jakby o tym, napisałem to też jakby na swoim blogu kilka lat temu, Mówiliśmy o takiej tak zwanej czarnej fali. Czarna fala to była sytuacja, w której w Polsce coraz częściej dostępna była kawa wysokiej jakości. Bariści bardzo mocno zostali jakby wyedukowani, naprawdę bardzo wielka grupa ludzi tak naprawdę nauczyła się parzyć kawę. Parzyliśmy coraz więcej kaw, właśnie przelewowych, kaw filtrowanych, coraz lepszej jakości, ale zapomnieliśmy wtedy o jednej rzeczy. Zrobiła się trochę taka bufonada. I przychodząc do kawiarni, jeżeli Ty nie wiedziałeś tak naprawdę, jaka to jest kawa i nie byłeś na podobnym poziomie do nas, to my, bariści, mówiliśmy, ja Ci nie zrobię na przykład Americano, bo Americano to jest zła kawa. Bardzo dużo kawa straciła dzięki takim zachowaniu. Dzisiaj to troszeczkę już zatoczyło jakby krąg. Bariści zrozumieli przede wszystkim to, że kawa musi być produktem ogólnodostępnym dla ludzi. My oczywiście w kawie z segmentu specialty coffee nie trafimy do każdego, ale poprzez edukację, poprzez mówienie, poprzez pokazywanie... Na pewno zyskamy większą rzeszę fanów, niż będziemy mówili o tym, że nie przygotowujemy jakiejś kawy dla kogoś, bo ona nie jest dobrze przygotowana. Możemy zrobić ją lepszą, ale pewnie ty przychodząc do kawiarni, jeżeli lubisz na przykład latę z mlekiem, niech będzie orzechowym, no to barista nie powinien ci mówić, nie pij latę z mlekiem orzechowym, napij się czarnej kawy. Ty możesz nie lubić czarnej kawy, a masz ulubioną latę z mlekiem orzechowym, i naszym obowiązkiem jest pokazywanie ludziom, że można inaczej, ale. Musimy pamiętać o tym, że jako bariści, jako tak naprawdę ludzi pracujący z kawą, żebyśmy nie zapominali, nie zapominali jednej rzeczy, żebyśmy nie blokowali ludzi po prostu tym, że ich zrażamy do pewnych rzeczy, że oni czegoś nie wiedzą. Pewnie zdarzyło Ci się w restauracji albo gdziekolwiek są na przykład dania, których nie potrafimy przeczytać, jest nam głupio przed drugą osobą i mimo tego, że chcielibyśmy tego spróbować, nie zamówimy tego, bo jest nam po prostu w tej sytuacji niezręcznie. A był taki trend, niestety, w polskim świecie kawowym i kawiarnianym tej najwyższej jakości, gdzie trochę zapomnieliśmy o gościu, a skupiliśmy się tylko i wyłącznie na kawie. Dobrze, że to minęło. Ja też się zastanawiam. Czy... Wszyscy wiedzą w Białymstoku, że ja piję to cappuccino na Laskowym u Was? Ja mam możliwość być bardzo często i Cię widzieć, więc jakby, ale też przecież Instagram o tym ale bardzo że Ale wiesz, że ja wchodzę, tak? wchodzę i niezależnie od tego, kto stoi, kto stoi, bo akurat pracuje, to wszyscy wiedzą to samo, do mnie mówią to samo? Teraz z jednej strony zobacz, jakby... Z perspektywy prowadzenia biznesu, z perspektywy ciebie, jako przede wszystkim też jakby gościa, nie wiem, czy tobie się to podoba. Jeżeli ci się to podoba, to my bardzo fajnie, bo nakłaniamy swoich baristów do tego, żeby naszych stałych gości zapamiętywali i żeby tak naprawdę ci goście, którzy do nas często przychodzą, czuli się po prostu przyjemnie. Bardzo miłe to jest. Więc to jest jakby super. Z drugiej strony, komuś może to przeszkadzać. To może być też czasami niezręczna sytuacja, bo ty nie musisz, no, ty, ty powiedzmy, przychodzisz, byłeś raz w jednym miejscu, nie powiedziałeś tego, to są anegdoty w ogóle gastronomiczne na zasadzie tego, ktoś był w danym miejscu, e, gdzieś tam sobie coś mu posmakowało, nie powiedział na przykład swojej żonie, następnego dnia wchodzą e, no i pan mówi, to co, to co wczoraj? Jakby był pan z tą panią? Tak, a okazuje się, że a nagle żona mówi Ale kto, byłeś tu wczoraj? E, no tak, ale sam, I to jest anegdoty naprawdę można sobie mówić o tym ale to też właśnie personel musi wyczuwać to, czy, czy może sobie na to pozwolić, czy nie. My zwracamy do i mocną uwagę na to, żeby akcentować tych naszych stałych klientów tym, żeby ich po prostu, żeby oni byli dostrzegani. Marcin, ten wywiad to jest efekt po części prośby słuchacza, innego ze słuchaczy, którzy śledzą mój profil na Instagramie, podcastu Lepiej Teraz Profil. I zrobiłem stories tutaj, właśnie takie. Z tego, jak opowiadasz i oprowadzasz to stories, jest dostępne pod taką kategorią na Instagramie, palarnia, palarnia kawy, możecie zobaczyć. I Bartosz Wysocki, jeden właśnie z obserwatorów moj, mojego profilu, napisał pytania. I właśnie takie pytania jak prosił, żebym zapytał Cię o sposoby mielenia, młynki i generalnie o alternatywne metody. Parzenia. Pyta też, czy pić kawę czarną, czy z dodatkami właśnie tego typu rzeczy. Czy pomógłbyś odpowiedzieć Bartoszowi słuchaczowi na te pytania, jakie są sposoby mielenia kawy? Tak, jakby myślę, że zanim powiemy sobie o sposobach, to warto najpierw powiedzieć sobie w ogóle o samym wyborze kawy. Czyli co to oznacza? Chciałbym, żebyście wiedzieli parząc kawę, że nie zawsze to, że ona wam za pierwszym, drugim albo trzecim parzeniem nie smakuje, to jest wina kawy. Tylko zazwyczaj to jest wina metody parzenia lub dobrania odpowiednich proporcji lub grubości mielenia, właśnie do danej kawy. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli parzymy sobie kawę, nawet w naszym ekspresie automatycznym, wsypujemy jedną, później na tych samych ustawieniach wsypujemy drugą i oceniamy kawę dobra, niedobra. Chciałbym, żeby, się, żeby po tym jakby po tej rozmowie, żebyście wiedzieli, że każda kawa potrzebuje tak zwanej swojej receptury. Co to oznacza? Aby przygotować jakby poprawnie kawę i wyciągnąć z niej wszystko to, co najlepsze, fajnie by było, żebyśmy wzięli sobie pod uwagę takich kilka czynników. Pierwsze to w ogóle ilość kawy, której sypiemy. Dzisiaj, jeżeli mówimy o metodach jakby alternatywnych, czyli tutaj może je wymienię, jest to na przykład Chemex, jest to Areopress, jest to Drip, jest to French Press. Są to, Jest jeszcze oczywiście kilka takich metod, o których możemy jakby sobie powiedzieć. Są to metody, w które są dosyć jakby świadome. Ludzie, którzy decydują się na parzenie kawy już właśnie tymi metodami, na pewno gdzieś w pewnej kawiarni dowiedzieli się już, że Kenia smakuje inaczej od na przykład Brazylii albo od Gwatemalii i że kawy z Afryki będą dużo bardziej kwasowe i takie soczyste niż na przykład kawy z Ameryki Południowej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi w ogóle jakby o same metody parzenia, powiedzieliśmy sobie o ilości kawy, czyli o dozie. Kolejną rzeczą to jest właśnie mielenie. Do metod alternatywnych dobieramy odpowiednie jakby mielenie. Co to oznacza? Do French Pressu na przykład kawa będzie dużo bardziej grubiej zmielona niż na przykład do dripa lub nawet, bo espre, niż espresso, czyli i do Chemexu, i do dripa, i do French Pressu używamy troszeczkę jakby innych metod mielenia. Najłatwiej byłoby to nam jakby pokazać kiedyś, jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie zmielę takie kawy jedne obok drugiej, zrobimy sobie zdjęcie gdzieś tam przy okazji naszego spotkania będziemy mogli gdzieś wstawić to dla, dla twoich jakby słuchaczy. Mielenie jest niezwykle ważnym czynnikiem w parzeniu kawy, bo mielenie bardzo mocno wpływa na następny z czynników, czyli czas parzenia. I teraz, na przykład, espresso parzymy mniej więcej między 27 a 40 sekund. Używamy do tego 18 gram kawy, a w Chemexie. Same 18 gram kawy, będziemy parzyli na przykład około 3 minuty. Jak sprawić, żeby tu przeleciało w 30 sekund, a tam w 3 minuty właśnie grubością mielenia. Czym drobniejsze mielenie, tym woda ma trudniejszy przepływ, dzięki temu tak naprawdę kawa parzy nam się w innym czasie. W przypadku, kiedy tak naprawdę mamy właśnie te mielenie pod metody jakby alternatywne, woda przepływa inaczej, dzięki temu parzy nam się to po prostu dłużej. Musimy brać to po prostu pod uwagę. Jeśli chodzi o młynki, to tutaj warto na pewno podzielić je sobie na młynki ręczne i młynki elektryczne. Dzisiaj jest taki jeden młynek. Jeżeli ktoś się troszeczkę w świecie kawowym maznął, takiego jakby polizał tego właśnie świata kawowego, jest taki młynek, który nazywa się Komendante. To jest taki to jest marzenie każdego domowego dom, osoby, która w domu parzy kawę. Jest to ręczny młynek. Stosunkowo drogi, bo kosztuje około od 800 do 900 zł, jak na młynek dla wielu osób jest to, jest, jest to dosyć dużo. Mówimy też wielokrotnie o takiej sytuacji, jest nawet na jednym z portali i, i takiej grupie kawowej jest taki hashtag Dozbieraj do komesia. Czyli na zasadzie dlaczego o nim mówię? Mówię o tym, że jest to bardzo precyzyjny młynek, mimo że ręczny, który pozwala nam naprawdę świetnie parzyć kawę. My dzisiaj w kawiarniach, nawet wykobariści, też mówimy, że młynek ma większe znaczenie troszeczkę niż ekspres albo metoda, w której zaparzamy. Mówimy sobie tutaj, że mielenie jest. Niezwykle ważnym elementem parzenia kawy. My, jako bariści, mówimy o sytuacji, gdzie nawet patrzymy sobie pod mikroskopem, mówimy o tak zwanym pyle kawowym, który negatywnie wpływa na, na jakość naszego naparu. Ale co jest bardzo ważne w wyborze, jakby młynka, jeżeli już nie możemy mieć tego komendanta, takiego marzenia każdego, jakby nawet baristy, to zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, jak wasze młynki, czy to ręczne, czy elektryczne, tą kawę mielą. Bo. Wiele osób mieli jeszcze kawę w domu i mówi, że to jest świeżo mielona kawa, co bardzo dobrze, ale mieli w takich młynkach, które nie są na przykład ani żarnowe, ani stalowe, tylko na przykład mieli w takich młynkach, które mają ostrza. I te młynki, one kiedyś babcie nasze miały, moja mama jeszcze taki młynek nawet jakby ma, to te młynki niestety nie mielą kawy, tylko tną. A co jest sukcesem dobrego przemiału kawy? Dobrym przemiałem kawy to jest sytuacja, w której kawa, największe ziarenko zmielone i najmniejsze zmielone ziarenko będzie bardzo podobne do siebie. Dlaczego? Bo jeżeli używamy na przykład 18 gram kawy, zalewamy to wodą, no to musimy e, pamiętać o tym, że ta cząsteczka kawy, która jest. Większa, a ta, która jest mniejsza inaczej będzie się nam zaparzała i wtedy nie uzyskamy tak naprawdę całego efektu i może te cała jakby ilość kawy, której używany, no nam się jakby nie zaparzy, e, więc na to na pewno zwracajcie uwagę, jeżeli chcecie jakby młynki elektryczne, e, jest już kilka fajnych jakby młynków na, na naszym jakby rynku, e, one jak najbardziej pomagają, są dosyć szybkie, ale ja mimo wszystko zachęcam do młynków ręcznych, bo młynek ręczny zawsze może zabrać w podróż, zawsze może zabrać do samolotu, zawsze może zabrać na biwak, nie potrzebujesz do tego i cieszysz się tak naprawdę z tej świeżo mielonej kawy, więc młyn, to, to, to w młynkach jest bardzo ważnym jakby elementem. Mhm. Dobrze. I kolejne pytanie: czy pić kawę czarną, czy z dodatkami? Ja zawsze odpowiadam, jak ktoś się mnie pyta, jaką kawę pić. To odpowiadam taką, jaka ci najbardziej smakuje. I myślę, że jeżeli ktoś powie inaczej, to warto się zastanowić o jego tak naprawdę wiedzy kawowej. Ale, te ale zawsze gdzieś to musi się pojawić. Ja, jako osoba, która spełnia swoje marzenia i jednym z wielu marzeń jest to, aby ludzie pili dobrze przygotowywane kawy, wiem, że czarna kawa zawsze. W tylko w czarnej kawie jesteśmy w stanie poczuć to. Co oddaje nam Ziemia, co oddaje właśnie nam te całe terła, skąd ona pochodzi, jak jest wypalona. Kawa z dodatkami jest niezwykle ważnym elementem w biznesie w ogóle kawowym, bo 90% kaw w kawiarniach to są kawy mleczne. W przypadku, kiedy kawiarnia żyłaby tylko, mogłaby serwować kawy czarne, najprawdopodobniej nie mogłaby się utrzymać na rynku. Mówimy sobie tutaj o kawiarniach i o mleku. Wiele osób tak naprawdę używa dodatków w postaci cynamonu, jakiś Aromatyzacji, wanilii. Ja bym chciał i życzę sobie tego, żebyśmy się uczyli pić różne kawy, żebyśmy tak naprawdę sprawdzali, jak kawy różnią się od siebie i w tej wanilii, tej czekolady, tego karmelu, tych orzechów szukali właśnie w smaku kawy, a nie w dodawaniu różnego rodzaju składników. Pewnie dodatkiem możemy sobie, o takim najczęstszym dodatku poza mlekiem, możemy sobie wspomnieć o cukrze. Cukier. Zabija nam smak kawy. Każda kawa z cukrem będzie tak naprawdę cukrowa. Yy, ona będzie słodka, yy, ale znowu wracam do tematu. Jeżeli ktoś lubi kawę z cukrem i taka mu pasuje, to dobrze, niech ją pije. Tylko niech próbuje, na przykład, dać jedną łyżeczkę, później dać pół łyżeczki, później dać jeszcze mniej, tak naprawdę, niż łyżeczka, i po prostu tak to wygląda. Może być, wiesz, ktoś lubi cukier o smaku kawowym. No, Włosi piją na przykład espresso z dużą ilością, jakby cukru, tak? Czy to jest dobre? Nie nam oceniać. Oni wymyślili kulturę picia kawy. E, chylimy czoło, i tak naprawdę trzeba, jakby o tym mówić, że, że, że dzięki Włochom e, my dzisiaj możemy się rozwijać i w ogóle taka kultura, jakby kawowa e, powstała. E, no, ale cukier naprawdę zabija smak kawy. Mhm. E, właśnie. Kolejne pytanie było, jak zepsuć kawę? Właśnie. Bardzo Suc prosto. Cukrem. Kawę można, ja myślę tak, że kawę. Kawę łatwiej zepsuć niż ją dobrze zaparzyć, co oznacza zepsuć. Ja, ja wielokrotnie na warsztatach mamy taki bardzo far, fajny warsztat, który nazywa się hombarista, gdzie właśnie pokazujemy różnego rodzaju metody parzenia kawy. Porównujemy jedną kawę do drugiej parzonych właśnie różnymi metodami. Pokazuje to, jak jedna kawa. Na przykład, w jednej kawie używam sobie 16 gram kawy, w drugiej kawy 18 gram kawy, a w trzeciej 20 gram kawy. Zaparzam ją taką samą ilością wody. Te kawy są tak samo zmielone. One mają troszeczkę różne czasy z racji tego, że jakby jest w jednej więcej, a w drugiej jakby mniej. I daję do spróbowania. Wszyscy moi, jakby, powiedzmy, kursanci, widzą to, że ona się parzy, że to jest ta sama kawa i nagle mówią, niemożliwe. Ta jest niedobra, ta jest gorzka, ta kwaśna, a ta jest słodka i przyjemna. Dzisiaj naprawdę tak wiele czynników wpływa na to, żeby parzyć jakby dobrą kawę i ja bym sobie życzył tego, żebyśmy my tą kawę zaparzając, choć trochę się o tym jakby zastanowili. Ja wiem, że znowu ktoś może powiedzieć, no ale ja nie mam czasu z rana na to, żeby ważyć kawy i jeszcze zalewać ją odpowiednią ilością wody. No niby tak, ale jeżeli lubimy zjeść, wybieramy sobie tak naprawdę dzisiaj lepsze jajko, albo jajko z wolnego wybiegu, albo nie, świadomie to wybieramy. Wybieramy sobie jakieś eko jabłka, wybieramy eko warzywa z jakiegoś powodu. Wiemy, że to może lepiej smakować i ma jakiś cel. Dlatego, jeżeli ktoś pomyśli o tym, żeby kawa smakowała lepiej, to warto po prostu zwracać na to uwagę. I dobranie i ja zawsze też jakby wspominam i tu jeszcze wrócę do tych może alternatywnych metod parzenia kawy. Wybierzcie sobie najpierw kawę. Spróbujcie ją zaparzyć różnymi metodami, i dopiero wtedy starajcie się jakby ją oceniać, bo my dzisiaj borykamy się jako palarnie kawy, jako bariści, jako nawet kawiarnie z tym, że ktoś ocenia naszą kawę w dwóch słowach: dobra, niedobra. Kawa ma tysiąc smaków i aromatów. Ocenianie tego, że coś jest dobre albo niedobre, to jest tylko i wyłącznie nasza jakby ocena każdego z nas. Dla mnie może coś smakować, tobie ta kawa już może przeszkadzać. Tylko w kawie jest fajne to, żebyśmy my rozmawiali, bo jeżeli będziemy rozmawiali, będziemy mówili sobie o tym, że mi nie smakuje w to, dlatego bo. Na przykład jest za gorzka, za kwasowa, za słodka, to wtedy my, bariści, będziemy mogli wam pomóc dobrać waszą kawę, bo to, że my sobie z półki sklepowej wybieramy kawę i za bardzo nie wiemy, co w tej kawie się znajduje, to nie oznacza, że nie ma wielu miejsc, gdzie ktoś świadomie pomoże ci w doborze właśnie, właśnie kawy, która ci będzie najlepiej smakowała. Jak przechowywać kawę? No i tutaj pewnie będziemy obalali jakby kolejny mit, bo rozmawiam z wieloma osobami, no i wiele osób przechowuje kawę w lodówce. Nie róbmy tego. Znaczy, jeżeli chcielibyśmy pozbyć się zapachów z lodówki, to tam kawa, tak jak najbardziej. Zobacz. Kawa jest potem nie do użycia. No, znaczy, ludzie to piją i mówią, że jest pyszna, ale jakby ja dzisiaj z perspektywy jakby osoby zajmującej się jakby profesjonalnie kawą. Wiem, że kawa jest niezwykle higroskopijna. Co to oznacza? Ona bardzo wsiąka jakby smaki i aromaty. No i teraz jakby biorąc, biorąc jakby to pod uwagę. Nie przechowujmy kawy jakby w lodówce. Kawę przechowujmy w zamkniętym pomieszczeniu, zamkniętym jakby najlepiej hermetycznie. Jakimś czy to będzie słoiczek, czy to będzie po prostu no, jakiś wy, wybierzmy sobie po prostu jakąś rzecz, gdzie będziemy ją przechowywali. Fajnie by było, żeby była zamknięta, fajnie by było, żeby była nienarażona na e, promienie słoneczne i żebyśmy tak naprawdę no, pilnowali jednej rzeczy, świeżości kawy. Dzisiaj tego kupując kawę w hipermarketach, bo przechowywanie i świeżość kawy jest dla mnie bardzo ważnym jakby elementem, ponieważ my kupując dzisiaj kawę w hipermarketach mamy na paczkach kawy datę przydatności, a nie datę wypalenia. A od daty wypalenia, jakby kawa rozpoczyna życie. I teraz szukajmy to dzisiaj takie bardzo znane słowo, świeżo palona kawa, fresh coffee, tak, coraz więcej ludzi szuka takiej kawy, bo wie, że czym świeższa kawa, to tak naprawdę ma w sobie więcej smaków i aromatów. Jakbyśmy, pewnie każdy z nas może porównać to do truskawki, jak zbieramy taką soczystą truskawkę, tak? I sobie ją jakby próbujemy, to ona zupełnie inaczej smakuje niż ta truskawka, która poleży 3-4 dni. Eee, I ta sama truskawka za 4 dni smakuje zupełnie inaczej. W kawie to jest troszeczkę dłuższy proces. Eee, tam bardziej powstaje, chodzi o, o uwalnianie jakby dwutlenku węgla. Eee, no ale trzeba wziąć jakby pod uwagę po prostu to, że czym świeższa kawa i dobrze przechowywana, tym lepiej tak naprawdę dla nas i dla przyjemności picia. Powiedziałaś o świeżości kawy. Jak rozpoznać. Dobrą kawę w kawiarni. Idziemy do kawiarni. I o co mamy pytać, kiedy chcemy? Nie wiem, mieszanki i tak dalej? Jak to wygląda? Znaczy dzisiaj, dzisiaj przede wszystkim wchodząc jakby do kawiarni, jest jedno bardzo proste pytanie, które już ukierunkuje nas, konsumentów, do tego, czy rozmawiamy z profesjonalistą, który najprawdopodobniej zajmuje się dobrą kawą, czy jest to przypadkowa osoba. Jeżeli zadamy pytanie, jakie, jaką kawę mamy w młynku, to Osoba, która wie, co robi, odpowie, że jest to kawa albo z Brazylii, albo z Gwatemalii, albo z Kolumbii, że smakuje tak, i tak, i tak. A jeżeli ktoś odpowie nam najprawdopodobniej, że jest to włoska kawa, a w Koloseum kawa nie rośnie, bo wiele osób, jakby słowo włoska, myli z tym, że we Włoszech rośnie kawa. Nie, 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 tam kawa nie rośnie, kawa rośnie między wrotnikiem raka a koziorożca. To jest najprawdopodobniej to osoba, która jakby jest może specjalistą w, jako kelner, jako barman ale z kawą nie ma zbyt jakby dużo do czynienia. Wybierajmy właśnie takie miejsca, gdzie są na przykład dwa młynki. W wielu dzisiaj kawiarniach tych takich specjalistycznych, tam gdzie mamy naprawdę świeżą, dobrą kawę, mamy zazwyczaj dwa młynki. Dlaczego? Bo jeżeli ty przychodzisz i ty lubisz kawę na przykład, która jest bardziej ciężka, która jest bardziej orzechowa, to barista może zaproponować... Na przykład kawę z Brazylii, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czegoś innego, a fajnie dawać alternatywę dla naszych gości, to na przykład może być to kawa, tak jak w naszym przypadku z Hondurasu. Na młynku, która ma zupełnie inny profil smakowy, i która tak naprawdę jest w stanie trafić do innej grupy docelowej. Dlatego to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno trzeba zwrócić uwagę na samą czystość ekspresu, czystość jakby młynków, czy nie jest gdzieś tam porozsypywane. No ale te takie pytanie najważniejsze: jaką państwo mają kawę? Jak ktoś powie, że Brazylia, a jak jeszcze na przykład powie, że z regionu Guashupę, no to my już tak naprawdę w ogóle już wiemy, że ta osoba chce nam dać jakieś różne informacje. Zobaczcie, że dzisiaj w wielu cukierniach, w wielu restauracjach nie jest już napisane tylko, nie wiem, wołowina. Tylko jest powiedziane, jaka wołowina, tak? Jakby, jeżeli mówimy sobie na przykład o ciastach, to nie jest to tylko tarta z malinami, ale mówimy sobie o tym, tarta z malinami z takiej odmiany. Dzisiaj ludzie są coraz bardziej świadomi, i myślę, że po tym przede wszystkim trzeba wybrać, wybierać jakby miejsce, rozmawiać z baristami. Bariści to są bardzo życzliwi ludzie, którzy na pewno będą chcieli z Tobą o kafie rozmawiać. Jest tylko jedno, jest tylko w tym wszystkim jeden problem. Oni mogą rozmawiać za dużo a wiele osób nie chce też jakby później rozmawiać, bo jak my, jak słyszysz na Wykładów nie, nie chce. Wykładów, tak. tak, na zasadzie. Tylko dla nas, jeżeli ktoś się nas pyta o coś, to myślimy, że to jest osoba, która chciałaby się czegoś dowiedzieć, i my tej wiedzy po prostu chyba trochę mamy za dużo i za dużo jakby na raz chcemy jej przekazać. Jednym to się podoba, drugim nie, ale ja zawsze jakby mówię o tym, żeby bariści mówiący o kawie patrzyli, jaka jest reakcja. Jeżeli komuś to odpowiada, jak ktoś zadaje pytania, to idźmy w tym kierunku dalej, a jeżeli komuś wystarczy tylko to, że to jest na przykład Brazylia z takiego i z takiego regionu, to jest to tak naprawdę sytuacja, żeby dalej jakby tego nie drążyć. Mówić o świeżości kawy, mówić o tym, gdzie. Jest wypalona. Mówić, skąd pochodzi. Jak takie informacje dostaniemy, to najprawdopodobniej jesteśmy w dobrym miejscu. No tak. Ostatnio w Subwayu zamawiałem kawę na food w glory handlowej i zapytałem, co to za kawa jest. I pani wzięła paczkę 70% robusta, 20 coś tam arabika. Mhm. Okej, okay, dziękuję. Tak, no jakby ja powiem tak, ja będę bardzo się cieszył w momencie, jeżeli nadejdzie taki czas, gdzie ty jako świadomy konsument jeżeli już otrzymujesz taką informację, to powiedziałaś: Dobra, dziękuję, nie chcę, pójdę gdzieś indziej. I to jest właśnie fajne, fajne w, w kawie w naszej pracy tym, że my widzimy, jak zmienia się pogląd, po, jakby pogląd na kawę człowieka, który do nas przychodzi. Jak ludzie są coraz bardziej świadomi, jak oni są coraz bardziej wyedukowani, jak y, większe miasta w Polsce naprawdę mają rzesze ludzi, którzy jakby dzisiaj tylko i wyłącznie pracują, jakby chcą pić tą kawę wysokiej jakości. W mniejszych miastach to troszeczkę jakby się zmienia, ale tak naprawdę trzeba wziąć jakby pod uwagę e, czy się zmienia. Jest to troszeczkę trudniej, bo ludzie jednak rzadziej wychodzą e, do kawiarni niż w tych dużych jakby miastach, ale ten rynek naprawdę bardzo mocno się rozwija i trzeba jakby, trzymamy kciuki za to, że wydarzy się w najbliższym czasie to, co się wydarzyło z rynkiem piwnym. Bo nie wiem, czy miałeś możliwość jakby patrzenia, jak wybuchł rynek piwny, piw rzemieślniczych, piw wyższej jakości, piw, na której tak naprawdę nie mamy tylko napisane, że jest to tyskie lech, przepraszam, tutaj za lokowanie produktu, ale na innych piwach, tych rzemieślniczych, mówimy o tym, jaki mamy chmiel e, e, i skąd ten chmiel pochodzi, tak naprawdę, jak ta no, dzięki temu rozwija się w Polsce czytelnictwo, więc ludzie czytają etykietki po prostu. Na przykład, zaraz pewnie będziemy rozmawiali o, o etykietach i, i czytania, ale e, no ludzie coraz mniej czytają, to prawda. Ale, no dzięki, ale cieszę się, że słuchają. No właśnie, mam nadzieję, że słuchają coraz więcej podcastów. Jak czytać etykietki kawowe? Tak, no i tutaj jest właśnie musimy sobie powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli na paczce kawy jest tylko data do spożycia, a nie data wypalenia to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kawą niższej jakości, z kawą komercyjną to jest pierwsza rzecz, druga rzecz na etykiecie kawy wyższej jakości, kaw świadomych bo ja nie będę tutaj, świadomie nie używam słowa dobra kawa, zła kawa no bo dla jednych może ona smakować dla drugich nie, jakby słowo ta kawa świadoma, wyższej jakości zawsze powie nam skąd z jakiego jakby miejsca ta kawa pochodzi Czym więcej informacji na paczce w postaci na przykład profilu sensorycznego, w postaci regionu, wielokrotnie dzisiaj na paczkach kawy mamy w ogóle osobę, która jest jakby plantatorem, e, czym więcej takich elementów, to tak naprawdę... Miguel w słomkowym kapeluszu tak, jest. Nawet są, dostajesz jakby informacje, gdzie możesz wejść, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda ta plantacja. Dzisiaj do tego stopnia to idzie. Dzisiaj segment Specialty Coffee właśnie mówi o tym, żeby pomagać tym farmerom, żeby uczyć ich biznesu, żeby wspomagać im to, żeby oni mieli pieniądze na to, żeby te kawy były coraz lepsze. No właśnie, to trendy światowe. Tak. Pyczekaj, jest eko, fair trade, i direct trade, tak, tak? zgadza się. Jeżeli chodzi jakby o eko, no to tutaj zmiany klimatyczne i to, co się dzieje na naszym świecie, bardzo mocno jakby wpływa na, na to, jak też jakby wygląda rynek kawy. Pierwsza rzecz, to trzeba powiedzieć, że takie takie wstępne badania e, mówią nam o tym, że w 2050 roku nie będzie kawy na świecie. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi jakby o eko, to dzisiaj na przykład my jako palarnia bardzo często używamy toreb wielo, no to, to może nie toreb, bo to są boksy wielorokrotnego użytku. Czyli na przykład, jeżeli nasza kawiarnia średnio zużywa około 45-50 kg kawy i mielibyśmy zawieść to w takich paczkach kilogramowych, no to co miesiąc 50 paczek gdzieś musiał. By zostać wyrzucone. My na przykład, właśnie w takich boksach, które tutaj, jakby są, wozimy to do kawiarni i trafia to tak naprawdę później. Już mówimy sobie o trendzie eko. Jeżeli chodzi o fair trade, no to fair trade związany jest z równą płacą. Dzisiaj niestety troszeczkę to jest jakby nie do końca jakby fair, bo wiemy, że znaczek fair trade można kupić. Nie zawsze ci farmerzy, którzy tą kawę jakby hodują na tych plantacjach, są wynagradzani tak, jak powinno to być. Kawa jest drugim po ropie naftowej biznesie na świecie. Takie kooperatywy, które są właśnie w, różny, w różnych państwach Ameryki, na przykład południowej, skupują kawę od mniejszych farmerów, bo ci mniejsi farmerzy nie wiedzą jak handlować, z kim handlować, nie mają dostępu tak naprawdę i tutaj wchodzi właśnie następny element, czyli no, i tutaj przechodzimy do direct trade, czyli tak naprawdę do właśnie takiego bezpośredniego kontaktu z plantatorem, ewentualnie z jednym dostawcą. No, bo dzisiaj cena kawy też uzależniona jest bardzo mocno od tego, po ile tą kawę kupimy. Czym więcej pośredników na naszej drodze, tym tak naprawdę każdy musi na tym zarobić. Dlatego palarnie, które chciałyby dawać jak najlepszy produkt w jak najlepszej cenie, starają się coraz bardziej docierać do farmerów. Wielokrotnie poprzez powiedzmy jakiegoś jednego dostawcę, który to ściąga bezpośrednio na przykład do Europy, ale żeby jak najkrótsza droga była właśnie tych pośredników. Fairtrade jest to takie słowo bardzo modne przez kilka lat. Ja po prostu tylko wiem, chciałbym i życzę sobie tego, żeby ten znaczek na kawach naprawdę oznaczał to, że miejsca, w których ta kawa jest jakby hodo hodowana, jakby to to złe słowo, miejsca, w których rośnie. rośnie. Tak, którzy właśnie plantatorzy się jakby tym zajmują, żeby oni byli godziwie wynagradzani, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Mówiliśmy o opakowaniach. No dobrze, ale chciałbym jeszcze Ciebie zapytać o, o to, o czym się często mówi, czasami czyta, o to. O... Czy kawa jest zdrowa? <śmienic> Ta wysokiej jakości jest zdrowa. Mówienie jakby o tym, że kawa, nie można pić dużo kawy, bo kawa wypokuje jakby na magnez, różnego że rodzaju... Zakwasza organizm. Zakwasz organizm. Oczywiście, jak z każdą używką, przy zbyt dużej ilości tak naprawdę spożywania danego jakby produktu, mamy negatywny wpływ, ale nie możemy jakby mówić o tym, że kawa przede wszystkim ma jakby źle wpływa na nasz organizm. Kawa nas ożywia, kawa nas jakby pobudza dzięki jakby kofeinie, dzięki temu czujemy się jakby dobrze, Zobaczcie... Antyoksydanty podobno. Tak. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, że jakby no jeżeli Włosi piją po kilka espresso dziennie, żyją i mają się dobrze, to nie oznacza jakby to, że my dzisiaj pijąc jedną albo dwie filiżanki kawy nagle będziemy chorowali na jakieś choroby albo to będzie miało negatywny wpływ na jakby nasz organizm. Ja bym się bardziej skupił na tym, jaką kawę pijemy i jak tą kawę pijemy. Jeżeli my naprawdę będziemy ją dobrze parzyli, nie będziemy jej przeparzali, ona będzie wysokiej jakości. To to może tylko pozytywnie wpłynąć na jakby nasz organizm, a na pewno nie, nie negatywnie. A jak oceniasz kulturę picia kawy w Polsce? Rośnie, rośnie, trzeba to powiedzieć, że rośnie, no ale jeszcze do, na razie jesteśmy trochę w podstawówce, ale już niedługo przechodzimy na wyższy level. Jeżeli chodzi jakby o, o, o picie kawy, to ten rok jest jakby wyjątkowy dobry w Polsce, bo, bo mamy jakby coraz więcej informacji o tym, że ludzie piją, piją tej kawy więcej, ale też piją kawę wyższej jakości. Na pewno trzeba wspomnieć o tym, że coraz więcej ludzi wychodzi na miasto, bierze kubek w rękę i idzie tak naprawdę dalej. To jest jakby, jeżeli chodzi o biznes kawowy, jest to niezwykle ważna rzecz do prowadzenia jakby na przykład kawiarni. Co mogę jeszcze o rynku kawowym powiedzieć i jakby o tym? No kierunek rozwoju kawiarni w Polsce. Myślę, że pójdą właśnie w kierunku takich miejsc mało przyjaznych typu Starbucks, gdzie wszystko jest metalowe, toporne i wygląda tak, jakbyś brał kawę i spade gościu po prostu i nie siedź tutaj za długo, czy właśnie w takim kierunku jak White Bear czy Green Cafe, gdzie są wygodne fotele, można posiedzieć, porozmawiać i spotkać się na randkę. Wiesz, znaczy poprosować. teraz jakby, ja bym to podzielił też na kilka jakby etapów. Są, będą bardzo wyspecjalizowane jakby miejsca, gdzie będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na kawie. Są to bardzo alternatywne jakby miejsca, gdzie kawa jest niezwykle ważnym jakby elementem. Są i będą kawiarnie, które będą zwracały uwagę na, na klienta, czyli na to, jak on się czuje. Będą też jakby i są i będą miejsca, w którym jakby ani nie, ktoś nie zwraca uwagę na kawę, ani nie jak czuje się gość, który do nich jakby przychodzi. Fajnie jest to łączyć, fajnie jest wydobywać te smaczki tak naprawdę z wielu miejsc, obserwować jak wygląda jakby rynek. I wierzę, że coraz te kawiarnie, które teraz będą powstawały, one będą szły jednak w tym kierunku wyższej jakości, a nie niższej. Bo nie ukrywajmy, że Patrzenie dzisiaj przez pryzmat jakby jakości jest dla gości, którzy przychodzą do danych kawiarni, bardzo ważne. Wy, ja, i ty, i my jesteśmy w stanie tak naprawdę odróżnić dzisiaj kawę, która jest dobrze przygotowana, a która jest gorzej przygotowana, która jest bardziej wyselekcjonowana, która jakby nie. A jeszcze, jak do tego dojdzie odrobinę jakby wiedzy o tym, jak powinna smakować kawa, no to wtedy na pewno będziemy raczej wybierali miejsca nasze ulubione. Ale też trzeba powiedzieć o tym, że są. Są pewne kawiarnie, gdzie przychodzimy tam, bo się dobrze czujemy, ale też są pewne kawiarnie, gdzie wybieramy tam, bo na przykład coś nam bardziej smakuje. To nie jest zawsze tak, że one się łączą. To jest bardzo trudno połączyć miejsce, gdzie ludzie się dobrze czują, z produktem jakby wysokiej jakości. Dlaczego? Bo jeżeli wspominasz, no, wspomniałeś na przykład o tym, że wiele osób, które pracują poza domem, tak jak ty, są, przychodzą do różnego rodzaju kawiarni, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że był tak Taki czas, gdzie to bardzo mocno zaczęło przeszkadzać, na przykład w prowadzeniu biznesu, bo jak to trochę wygląda? Wygląda to tak, że na ośmiu stolikach w kawiarni siadało ośmiu panów z laptopami, przez cztery godziny, jakby byli na miejscu. Oczywiście fajnie jest, jak jest, są zamawiane rzeczy, ale wielokrotnie widzimy w różnych miejscach, że jest tak, że ktoś po prostu jakby siedzi, weźmie jedną kawę i przez cały dzień, jakby. Darmowe jest, biuro. Ma. Mamy darmowe biuro. Ja z jednej strony bardzo to rozumiem i to ta, każdy ma prawo usiąść, każdy ma prawo jakby być, tak, jakby w tym danym miejscu, ale to też trzeba, tworząc jakby biznes, trzeba też wiedzieć jakby o tym, żeby to połączyć, żeby dać część na zasadzie, żeby ktoś mógł tu usiąść, a część tak naprawdę dla reszty gości, którzy chcieliby spędzać jakby fajny czas I, i to jest dzisiaj też bardzo jakby ważny jakby element, żeby łączyć to ze sobą, tak? żeby mieć cały czas jakby balans jakby na to, żeby, żeby po prostu nasze miejsca wyglądały i stworzone były tak, żeby mogły rozwijać biznes no o biznesie kawowym chętnie z tobą porozmawiam w kolejnym odcinku. Nie wiem czy teraz, ale za jakiś czas na pewno nagramy coś takiego, jeżeli się zgodzisz. Super, oczywiście, jak najbardziej. Powoli zbliżamy się do końca. Słyszałem, że masz prezent jakiś dla słuchaczy. Lepiej teraz. Tak, jak najbardziej, z racji tego, że jesteśmy w palarni kawy i że ten podcast powstał dlatego, bo twoi słuchacze chcieli trochę więcej o kawie posłuchać, to aby wynagrodzić czterech pierwszych, cztery pierwsze osoby, które udostępnią jakby naszą rozmowę. Na Facebooku. Na tak. Facebooku, tak. Mamy przygotowane cztery paczki kawy. 250 gram, które są właśnie z naszej palarni. One będą miały fajną niespodziankę, bo na tych paczkach będzie naklejka Twojego podcastu. Lepiej teraz. Lepiej teraz, jak najbardziej. I plus, dodatkowo, to już na dłużej będziemy mieli taką, taką promocję dla Twoich, jakby słuchaczy. Każdy, kto wyda 200 zł w naszym sklepie internetowym, na kawę oczywiście, otrzyma dodatkowo paczkę kawy 250 gram, właśnie przeznaczoną dla dla podcastu Lepiej Teraz będziecie mieli specjalny rabat i chyba możemy to powiedzieć już od razu. W miejscu na jakby rabat proszę wpisać Lepiej Teraz, a my będziemy wiedzieli, że do Waszych jego zamówienia będziemy dołączali po prostu dodatkową paczkę kawy. Brendowaną, Brandowaną, i logiem Lepiej, logiem teraz, Lepiej teraz. teraz. Tak. Będziemy mogli pewnie już jutro pokazać to na Facebooku i żebyście dowiedzieli się, jak tak naprawdę to wygląda. Super, czyli tak, wchodzimy na stronę. Jaką? Wchodzimy na stronę palarnia.thewhitebear.pl i tam tak naprawdę je mamy przekierowywanie, wybieramy sobie kawę, którą byśmy chcieli, zbieramy sobie kawy, które byśmy chcieli, przekierowuje to później z tej palarni na nasz bezpośrednio sklep internetowy, tam tworzymy zakupy, wpisujemy tak naprawdę kod. Kod rabatowy. lepiej, teraz, lepiej małymi, teraz małymi literami pisane razem. Tak, małymi literami pisane razem, on już tak naprawdę za chwilkę jest dostępny, więc będzie można sobie te zamówienia składać jakby już. Jutro pokażemy kawę właśnie z naklejką, więc wspólnie razem tutaj będziemy mogli cieszyć się filiżanką świeżo palonej kawy. Czyli tylko na ten kod, moi drodzy, otrzymacie specjalną kawę brandowaną z logiem podcastu Lepiej Teraz. Marcin, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści, treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl, łamane na podcast Lepiej Teraz. Dołączając do grona patronów otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online niezniszczalni który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv W tym kursie przygotowałam kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie. Mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem lepiej teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.